Witam serdecznie, jesteśmy w takim bardzo ładnym miejscu. Tak. To jest śliczne miejsce, słuchajcie. Tam Wisła zakręca. Tak. Piękne miejsce. Tam w tych szachach tam. To mam tą pasiekę drugą, ale tam nie mam żadnych pszczół, nawet pułapkę się nie zapali. To beznadzieja, słuchajcie. Idziemy. Tu widać pięknie całą Wisłę, tak? Całą Wisłę. Ja pszczoły mam tam. Tam widać taką zieloną wiatę. To ja pszczoły mam tak 100 metrów od tej wiaty. To widać stąd, słuchajcie. Idziemy. To jest bardzo historyczne miejsce. Fajnie, że tu jesteśmy wszyscy. Słuchajcie, już mnie ogląda prawie 400 osób. Tak jakby, nie? Więc ogólnie jest spoko. Jak będę łaził po takich miejscach, to będę wam wszystko pokazywał, bo to jest fajnie. Prawda? Tu Inna pojechała z Hanią na urodziny. Na urodziny mojego bobasa. Więc wszystko jest spoko. Idziemy. Słuchajcie, tu kiedyś było grodzisko. Ale dziwne robale. Prawdopodobnie uważam, że to są pluskwiaki. Te robale to są z rodziny pluskwiaków. Na pewno z rodziny pluskwiaków. Jeszcze są takie szare i zielone w innych trochę kształtach, ale też mają tą łuchę, taką łuskę. I tak samo robią to, co robią właśnie teraz. A to zapomniałem, jak to się nazywa, ale ktoś może napisać w komentarzu, co to jest. Tak, super, też robią to, co trzeba. No, pędzimy dalej. Fajnie. Nagramy wam, co jest wokół mnie. Moje pszczoły tutaj dolatują. Tak, tam widać moją pasiekę, jest zielona wiata. A tam w oddali widać takie dwa niebieskie punkty. I tam w oddali widać taką szarość. To jest miasto. To już jest Fordon, to jest dzielnica Bydgoszczy właśnie. Tak, a my tu tam jechaliśmy rowerem na dole. W tym filmiku, co jechaliśmy rowerem. Tak, tam jechaliśmy na dole jechaliśmy. Gdzieś kręciliśmy, tak? Cały czas. No to jest ta Wisła, to wszystko. W tej chwili bym miał, ogólnie mam zaklepane dwa miejsca. Tam za wiatą, 100 metrów za wiatą, to są pszczoły moje. Tu tak, tam widać takie dwa krzaczory okrągłe. To tam po lewej bym miał też pasiekę. No nie? Fajnie. A tu właśnie było kiedyś grodzisko takie, że tu ludzie mieszkali w tych drewnianych domach. I to było takie miejsce tutaj. To tutaj ludzie, normalnie tu była wioska. O cholera. To te wejście już nie jest takie proste jak kiedyś. Nie no, cały czas jest, tylko te drzewka urosły. Wchodzimy do góry. Tak. Tu też już widać, że jakieś osinki inne na tej samej górze. Tak, lubią. Tu jest już suchota u góry, prawda? Na tym brzegu. Więc to też bardzo ciekawa roślinka jest, nie znam. Ale uważam, że to może być jakiś starzec, ale on by walił takie... Nie? Taki jest, jakiś inny starzec. Tak czuję, ale niech ktoś może mnie poprawić w komentarzach. Idziemy. Dotarliśmy na samą górę. Tu też jest ciekawa roślinka. Tak. O, teraz widzimy pięknie. Wszystko widać. No, tutaj jest takie miejsce. Tak. Tam w krzakach mam pasiek. I słuchajcie. Widzę jedną rzecz. Że z tej strony krzaków też ktoś ma pasiek. A od mojej strony tego oczywiście nie widać. No. Jest opcja, słuchajcie, że tam stoi pasieka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć uli, sześć. Tam stoi.
Tam widać na prawo od zielonego tego, tam stoi jakiś tir i za nim stoi, ale to mogę się mylić. To jest jakby za wielkie na ule. Już wyniuchałem kogoś pszczoły, tak? Tak. Mamy. Chodziłem tam, wielka Wisła. Na ryby się nałaziłem. Na tamtą część Wisły, tam chodziłem na ten zakręt. Co biła woda w brzeg. To tam gdzieś zawsze co roku wyniuchałem miejsce, że były ryby. Prawda? Tam jest już miasto. 10 km, ale na pewno na tej rozdzielczości będzie widać. No dobra, wracamy na powrót do roślin. Tu żadnych na tej wysokości widzę. Nie ma naszych potopiecznych. Tu jest jakiś czmiel, ale widzę, że został zmasakrowany po prostu, chyba przez pająka. Wygryzł go od środka maksymalnie. Tak, coś tam lata. Pszczołę też widzę. Widzę pszczołę. Na tym aparacie tam pewnie mało co widać, ale widzę pszczołę. No dobrze, słuchajcie. Obejrzeliśmy taki mój najciekawszy teren. Tu, gdzie widzimy po prawej stronie, to było grodzisko. I tutaj normalnie były te ściany z tych drewien i te ludzie mieszkali w tych domach, tak? I tak dalej. I w tamtą stronę, czyli tam był gdzieś wyszogród, tak się to nazywało, tak? I w tamtą stronę też. I właśnie oni mieli taki schemat, podobno. Są dwie wersje, że tą górkę, na którą teraz wlazłem, to usypali później. Albo usypali ją właśnie wcześniej. Jak oni już żyli. Wydaje mi się, że raczej jak oni już żyli, to tą górkę usypali sztucznie. Z tego względu, że jak rozwalili ogień dymiący się, to tam dalej, jak się jedzie, to było grodzisko, które się nazywa Talerzyk. Jak się jedzie na Gruczno, tamtą stronę, w połowie drogi do... no, powiedzmy 15 km stąd. Tak mniej więcej. Prostej linii, jakby szedł przy brzegu od Wisły, tak? No to by tam doszedł, do tego Talerzyka. A w tamtą stronę był wyszogród. I no i te wiochy w razie czego, a tu była jakaś wieś, co się nazywała coś ze strzelcami, tak? No i w razie czego podobno, jak tamci z drugiej strony Wisły coś tu chcieli, nie? Fikać, to ci tu rozpalali na przykład ogniska i tu było ognisko, tak? Tu było na tej górce, było ognisko. Wtedy tamci widzieli, tak? I jak ci nasi byli w sojuszu z tamtymi i tamtymi, no to wtedy tamtych, co płynęli na tych kajaczkach z tych topoli, no to ich tam, nie? Pogonili. jak była taka możliwość? No tak mi się wydaje, że taka jest też historia. Ja zawsze wchodziłem tędy, słuchajcie. Też misja. Tak. Bóg to wygląda jak 400-letni. Łamany cały. No tak, tu, tak, tak. Tu nawet jest dogodne miejsce na to, żeby puszczać te motolotnie, nie? Tutaj startują bardzo często z tej górki tam. No i mieli takie miejsce, swoje grodzisko, słuchajcie. Prawdopodobnie, no te pole, wszystko było, tak? Są dowody na bardzo stare monety tutaj. Tutaj, tak? Tak. Różne rzeczy tutaj tkwią jeszcze w tej ziemi wokół. Bo tutaj po prostu ci ludzie funkcjonowali, tak? I te badania tutaj były robione, archeologiczne. I są takie znaleziska, nawet się znajdują w Muzeum Bydgoszczy. I zwyczajnie ta Dolina Wisły, właśnie ona obfitowała w jakiekolwiek życie zawsze, tak? Czyli ci ludzie na tej polance tutaj, to sobie żyli zawsze, tak? Nie wiadomo, co jeszcze było na tym polu tutaj, tak? Tak, i oni zasiedlali te całe skarpy, te całe parowy i te kozy, to wszystko, to co się robiło, no nie? I oni tutaj sobie mieszkali, tą wodę, tą rzekę mieli, ryby mieli, słuchajcie, wszystko mieli, tak? Jak ja bym żył w tamtych czasach, to ja bym był zagospodarowany na cacy, słuchajcie. A w tej chwili to wszystko, co bym porobił, tak jak oni kiedyś, to tutaj do dupy, nie? No i to właśnie taka rzecz, tak, że to tak wygląda. Tym światem, że się zmienia. Jeszcze 500 lat temu w tym miejscu, tam właśnie robił
identycznie właśnie wszystko to samo, co teraz mówię. Prawda? W tej chwili jest tak do dupy, no, że jedyną kwestią, na którą trzeba robić, to są właśnie te pieniądze. Nie? Tak. Społeczność się drobna rozpiżyła. Tak? I jeszcze ta Unia Europejska chce zrobić ze wszystkiego jedność. Dlatego ja wolę, słuchajcie, jeszcze nadal wykorzystywać to dzikie miejsce w jakiś sposób, w którym jestem teraz. Niż gdzieś właśnie, tak, i prowadzić się w miejsce, gdzie nawet nie ma polskiego chleba. Teraz, słuchajcie, robię ziołomierz dla ludzi ojenny, którzy właśnie tak rosną. I tu ludzie sobie mieszkali. Na pewno fajnie im było. Sucho, sucho. Na pewno na tym wzgórku było tutaj sucho. Porobili te dachy trzcinowe, słomiane, co tam mieli. Na pewno trzcinowe. Na pewno. Tak? No to oni pod tym siedzieli. To było fajnie. Tak? Niektórzy mogą się zastanawiać, dlaczego oni mieli dziury w ścianach, było tam zimno. Oni byli bardziej przyzwyczajeni do zimnego. W ogóle, na pewno. Tak? Zwierzyny było bardzo dużo. Do tego oni tutaj te kozy mieli i w ogóle to oni mieli co żreć. Nie? No to tutaj jakby tak pomieścił w tych, te domki w tych szeregach, to trochę by ich było. Więc tych ludzi też to trochę tutaj było. I automatycznie jak na taką wioskę jest ileś tam tych ludzi, no to jest, nie? Tak. Każdy ma co robić. Jedni chodzą na ryby, jedni mają pszczoły, jedni pieką chleb i tak dalej. W każdej wiosce jest ktoś od czegoś, prawda? Od drewna, od tego wszystkiego wszyscy robią i żyją. A w tej chwili to każdy robi na te pieniądze i to jest w ogóle niewspółmierne do pracy, tak? Tak, te pieniądze nie są współmierne do pracy. Dlatego, słuchajcie, ja nie wiem, jakie życie obierać, tak? Tak, bo na motywie tym, w którym jesteśmy, możemy sobie właśnie pomyśleć w ten sposób. Co było dla ludzi lepsze? Czy wszyscy żyli w jakimś zjednoczeniu? Tak? I każdy robił to, co umiał dla wioski robić. I ci ludzie wszyscy się znali i wszystko było normalnie. Każdy sobie pomagał, tak? Bo musiał, bo w inny sposób to po prostu wioska by kulała, prawda? Wioska by kulała. Nie byłoby ani chleba, nic. Każdy dla siebie był oddany. A w tej chwili to tam każdy jest dla pieniądza oddany, prawda? No i było to wszystko w sumie, jeśli chodzi o właśnie taką rozkminę, jeśli chodzi o teren, w którym jesteśmy. I to było to wszystko i życzę wszystkim miłego dnia.